Ale to wciąż jest możliwe do odrobienia. Zwłaszcza przy waszym dopingu, właśnie wsparciu i naszej pomocy. Nie poznawałem drużyny. Wszyscy byli sparaliżowani, stawka trochę nas przerosła, ten klimat, ta atmosfera, to wszystko, te oczekiwania. Może nie oczekiwania jakichś wszystkich dookoła, tylko nasze oczekiwania samych do siebie. W każdym z nas była wiara w to, że uda nam się dogonić zespół z Gatty. Potrzebowaliśmy bramki. Cały sezon graliśmy na maksa i mogliśmy to przegrać po prostu w 9 minutach tego spotkania. Z każdym golem podnosiliśmy się na duchu. Myślę, że to było widać, okazywaliśmy ekspresję i to nas unosiło dalej na skrzydłach. To jest futsal, najbardziej szalona z gier, w których piłkę się kopie. To wszystko jest możliwe. Staraliśmy się delikatnie tonować, bo powiedzieliśmy sobie fajne słowa, że Gatta też w tym spotkaniu prowadziła 3 bramkami, a jednak to puścili, więc nie chcieliśmy tego wypuścić, a trener powiedział, żeby dalej tak grać jak graliśmy, tylko żeby dodać wyrachowanie. Dzisiaj nie było, że ktoś jest zmęczony, ktoś nie. Powiedzieliśmy sobie dzisiaj, każdy oby nawet bez jednej nogi czy ręki, to musimy wygrać. Zawodnicy rekordu mogą odbierać się złotym medalem Mistrzostwa Polski. Chłopacy pokazali dzisiaj naprawdę duży charakter, dużą wolę walki. To zaowocowało 9 bramkami i cieszymy się z tego. Z punktu widzenia kibiców lepiej być nie mogło. Tak to mogę podsumować. No. Ciężko zaczął się ten mecz, ale skończył się pięknie, także myślę, że to dla nas też było takie ciekawe i dobre doświadczenie. Dobrze, że po tak trudnej walce wygraliśmy to mistrzostwo, bo było ciężko, zapaliśmy zadyszkę, mieliśmy swoje problemy, ale ciężko pracowaliśmy, wierzyliśmy do końca, co pokazał ten mecz i myślę, że z przebiegu całego sezonu zasłużyliśmy ciężką pracą. Rekord!
sposób, mam nadzieję, zasłużony zdobyliśmy ten tytuł Mistrza Polski i faktycznie no, jestem dumny z drużyny, że potrafiła się z takiej sytuacji 0-3 podnieść i zagrali chłopcy naprawdę super. Chcesz coś powiedzieć kibicom? Byli dzisiaj naprawdę od wyniku 3-0, zaczęli dopingować, naprawdę fajnie to wyglądało, pomogli nam. No i dziękujemy im, że byli z nami przez cały rok. Dziękujemy bardzo. A ten sezon. Widzimy się już za 3 miesiące we wrześniu. Jeszcze niedawno zanosiło się, że już nie będę grał w piłkę przez moją kontuzję, ale skończyło się dla mnie pozytywnie, także jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Też miałem gdzieś tam cały sezon przed sobą, przed oczami tą naszą dobrą grę, wysokie zwycięstwa, dużo bramek, mało straconych. To wszystko gdzieś mi przed oczami przeszło i gdzieś mówię, no jeśli nie zdobędziemy tego mistrzostwa, nie wygramy tego meczu, to życie jest niesprawiedliwe i praca nie do końca popłaca. Oczarowałaś mnie! Czy chciałby pan w tym spotkaniu powiedzieć coś szczególnego, kogoś wyróżnić za całokształt? Co się stało, że zdobyliście Mistrzostwo Polski po tak ciężkim sezonie? No ja bym chciał wyróżnić całą drużynę, od sprzątaczki do kierowcy, nie? Od mojej córki do żony. Wszystkich chciałem wyróżnić, także dziękuję wszystkim. Dziękujemy ci bardzo, Roman, za twoją niesamowitą pracę dzisiaj na boisku. Dziękuję bardzo, również. Pytanie pomocnicze, to był debiut jako reporter? Tak, to był mój debiut, ale myślę, że chyba jednak muszę poszukać pracy gdzie indziej.